Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, wyruszyliśmy dzisiaj w kolejną niezwykłą podróż samochodem. Do Zgierza. Tak, właśnie, do Zgierza. Niezwykłe miasto, niezwykła podróż. I możemy dzisiaj odebrać w końcu dowód rejestracyjny naszego motocykla. Jest jeden mały problem. Jest 11:07, umówieni byliśmy na 11:00. Ale jak zawsze, wszyscy przed nami specjalnie wolni jadą, żebyśmy nie zdążyli tam, gdzie jesteśmy. I tak zawsze właśnie się dzieje. Zawsze tak jest, że jak ci się śpieszy, to dzisiaj wszyscy mają dzień wolny. I sobie robią relaksik na drodze. Nie tak. No jedzie panowie i panie. Za 7:11 to nie, to nie nasza wina. Nie, to wina wszystkich innych. Tak, wiadomo. Tak, standardowo. Wyszliśmy tylko na chwilę do starostwa, a wróciliśmy. A wróciliśmy jako gwiazdy filmowe, drodzy państwo. Okulary, Proszę bardzo. Wiecie, co się stało właśnie? Zadzwoniła pani z Warszawy z castingu, że jutro prawdopodobnie o 11:00 będziemy na planie filmu gangsterskiego z lat 80. Także idziemy do Warszawy chyba. Ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Kariera, życia. Ja myślę, że wezmę kapelusz tutaj ten i zostanę już na stałe filmowym amantem gangsterem. Taki jest plan. Ale czajor! Od statysty do topowego gangstera polskiego kina. Taki jest plan. Tak, a ty gangsterki, tak? Mi się tak skojarzyło, akurat widziałam niedawno tatuaż, jak się mówi od zera do milionera, to widziałam taki tatuaż od zera do klasy średniej. No od zera do zera. Dobrze, że ja planer wzięłam, bo tu muszę sobie nowe życie zaplanować teraz z moim gangsterem. Ja się kłócę, to gangster się kłóci z GPS-em. No, no. Nie zadzieraj lepiej. Chcę żyć. Uczyliśmy GPS-a, żeby wiedzieć, jak dojechać do ogrodu botanicznego, ale jak mówi telefon, żeby bo sobie ja prawo, to mam nie, wewnątrz prawda? Siebie takie coś, że nienawidzę, jak mi ktoś mówi, co mam robić. I nie będzie mi mówił, co mam robić. I to gdzie planujesz dojechać? 10 minut tylko wolniej, ale po mojemu. Kieruj się na południowy wschód. No widzisz? Dostosował się do mnie. A, myślałam, że znowu się zbuntujesz. Nie, teraz to już jedzie tak jak ja chcę. Teraz ci powiem, rób co chcesz! Tylko kurczę, to jest korek pokażę. Jest, Rafał! Ale po mojemu będzie. Zatkaj tym korkiem. Ale przy takich okolicznościach nawet korek mi nie straszny i nawet to się wydaje wystarczająco ekscytujące. Brakowało nam czegoś takiego szalonego no, ostatnio, żeby coś powiem wam, że kiedyś częściej gdzieś właśnie jeździliśmy na jakieś tak, różne wydarzenia. Ostatnio nie mieliśmy zbyt dużo czasu na to, a teraz nadrabiamy, bo mamy czasu czas. To akurat, no tak, teraz mamy więcej czasu, ale nie ma pretekstu i nie ma gdzie jeździć też może. A myślę, że to czy jakieś festiwale, czy jakieś konferencje nasze były. Tak, tak ale myślę, że właśnie przez to, że ta epidemia jest, nie, to tak no wszystko tak odwołali. No. Ale właśnie fajnie, że mamy jakąś motywację, bo zawsze te konferencje i inne wydarzenia nas motywowały też do podróżowania. Tak, tak, no co, że przy okazji gdzieś się wskoczyło, wyrwało, a my zmieniło otoczenie. Uwielbiamy takie przygody, uwielbiamy podróżowanie i w ogóle jest super. Właśnie minęliśmy Łódzkiezo i podjeżdżamy pod ogród botaniczny i to jest idealny dzień na spacer. Jest tak słonecznie, pięknie, cieplutko, że zaraz będziemy sobie spacerować. A słyszałem łódzkiej przyrody. Że są tutaj kwiatki. Są kwiatki. A co lubi każdy. Nie, ej, sidze po kielodowcowej to co to był za zwierzak? A. Właśnie wiem, że ja tu mleczę. No chciałem nie powiedzieć, że jestem tym zwierzątkiem i że lubię kwiatki, a teraz nie wiem, jakie to zwierzę. Napiszcie nam, kim był sidze po kielodowcowej. Podświadomie wie, że jesteś tym zwierzątkiem. No właśnie. Normalnie, tak? I tak. Tak, tak, dwa. Bilecik. Zobaczę, czy 2 złote mam. Kupiliśmy bilet zintegrowany i normalny kosztuje 16 zł i możemy korzystać z niego tutaj w ogrodzie botanicznym i w palmiarni, także też się dzisiaj tam wybierzemy jeszcze. Słuchajcie, jak ktoś jest zainteresowany, ile kosztuje taka atrakcja, to za 2 osoby 30 z 2 zł i można sobie zwiedzać właśnie palmiarnię, cały ogród botaniczny, także mega fajnie. Która jest godzina? Pół do komina. A gdzie ten komin? Co? Gdzie jest komin? Tam to jest pół? Do komina. Co pani powie o tym kamieniu? Naprawdę ładny głaz. Mhm. Wiesz, że to jest taki z dawnych czasów? Tak. No. Jak bardzo dawny? Bardzo dawny. No taki duży, to z bardzo dawnych czasów. Ale on ściemnia, najmłodsza skała ogrodu botanicznego. No słuchajcie tego przewodnika, no naprawdę. Ale za to ja zapłaciłam. Skała oznacza, że i tak jest bardzo stara.
Jest szansa, że jak będziemy chodzić po numerkach, to niczego nie przegapimy. Z chwastami za pan brat. Ja jestem z chwastami za pan brat. A niektórzy są również z chwastami za pan siostra. Dopiero weszliśmy, aż się gubimy. Bo to jest tyle ścieżek. Ja nie wiem, Ada, czy po 1 i 2 jest 36. Nie, bo właśnie tutaj Rafał obstawia, że zaraz będziesz jakiś numer z kosmosu, że nie idziemy po kolei. No zaraz zobacz. To jest jedynka cały czas. Jak jedynka? Okej. Okay. Czyli dobrze idziemy. A? A co za chwasty tam tykać? A, bo cykoria. Tu jest o każdym innym. Wcześniej no było o koziej stopie. To hoduje cykorię. O żywokos. Opowiedz o żywokoście. O żywokoście? Drodzy Państwo, żywokos. Nazwa wzięła się od kości. Jeżeli ktoś chce mieć zdrowe kości, to po prostu spożywa żywokost. I dlatego jakby z dawnych czasów ludzie na zdrowe kości jedli żywokost, żeby mieć żywe kości. Albo podczas rytuałów nekromanckich do wskrzeszania zmarłych, żeby ożywić właśnie szkielety, żywokostu się właśnie używało. On mi 10 lat już takie kity wciska. Babka lancetowa. O, to babcia mi przykładała, jak kiedyś tam skaliczyłem się taką babkę lancetowatą, z tego co pamiętam. No. A jeszcze chciałem powiedzieć, bo tam był krwawnik. Wiesz z czego to jest? Nie chcesz wiedzieć. To macie efekty działania papki. Jeszcze go powiem. Z lasu. I tak oto niespodziewanie powstaje kolejny alternatywny przewodnik po kolejnym cudownym miejscu. Bo jak ktoś żyje w alternatywnej rzeczywistości, to tworzy alternatywne przewodniki. Dla równowagi chwila ciszy i spokoju. Ja skurczę ziele. O. I pokrzywa. To ja wiem, do czego to służy. Pokrzywa do pićka, a ja kurczę ziele na kurzaki. Gangster zielarz po prostu, człowiek orkiestr. No, krawaty wiąże. Przewodnik. Alternatywny rock. Cały ja. Help. Skrzypce, wiolonczele, naprawa mebli. Rawbut. Patyki. Patyków to już mamy dużo w ogrodzie. Akurat. A jeśli ty teraz zaburzyłeś naturalny bieg... Świat się walisz! ...natury... Mój na pewno. Tak naprawdę, bo cały czas idziemy ścieżką dydaktyczną, która dotyczy różnych chwastów. No, w sensie myślałam, że takie zioła to nie można nazwać chwastami, ale... Ścieżka, zioła, tak, Grażyna. Tak, potocznie. Dlaczego ty pijesz? Ja myślę, że po prostu w naszym ogrodzie tak naprawdę nie trzeba pielić, nie trzeba kosić, nie trzeba nic robić, tylko tabliczki powystawiać. Ja to też jest tak taki chwast, to jest taki chwast. No właśnie. O, powymyślamy nazwę i będziemy oprowadzać. Do każdego ogrodu. Masz ogród? Postaw tabliczki. Drzewa nazwij jakoś fajnie, natomiast chwasty nazwij... Kwiatki są. Tak jak chwasty się nazywają. Ale dawno nie byliśmy na jakiejś wycieczce. W sensie gdzieś tam na rowerach, coś tam, ale tak żeby gdzieś podjechać, jakieś nowe miejsce odkryć, to dawno nie byliśmy. Ale fajnie, mam nadzieję, że w końcu trochę się te obostrzenia poluzują. Będziemy mogli zwiedzać. Yes. Jak cię usłyszała, to od razu skrzania. Tu jestem, chodź do mnie, wiewiórka! No, ci rura na drzewo. A to jest przeznaczenie. My jesteśmy hobbitami podróżującymi. Wow. Jak widzimy takie miejsca, no to już po prostu nic nas nie powstrzyma. Nic, trzeba zrobić piknik. Zawiedliśmy dzisiaj. Ale mamy pićku. Nie, ale nie mamy jedzonka. A czy... ja zawsze masz? Coś mam. Ale ja wiesz co, ja bym jeszcze pochodził. No ale tu jest daszek. Tu trzeba. Chodź. No chodź. Chociaż trochę pićka. Jeszcze będzie daszek. Trochę pićka daj. To jest taka kola dla starych ludzi. Kolagen. Łapie? Lewą ręką! Wow, mamy to. Prawie był kosz. Dobre. Dobre. W drogę. Komu w drogę, temu chwasty. Moglibyśmy przy wejściu spojrzeć na mapkę i rozejrzeć się, jaki tu jest plan i gdzie chodzić. Ojej, Boże, jak to słabo. To jak czytanie instrukcji do urządzeń. Co? Gorzej. To jak pytanie o drogę gdzieś. No właśnie. Na stacji benzynowej. Prawdziwy mężczyzna to się głupi. A ja jestem prawdziwym mężczyzną. Jesteś z prawdziwym mężczyzną. Podczas takiej kwietniowej wizyty w botaniku można obserwować, czy? Jak wszystko się budzi do życia. Ja już mówię w slangu. W slangu botaniku. Ostatnio botanicznym. Byłam w botaniku, na Titaniku. Robiłam siku. I to też jest fajne, że takie miejsca się zmieniają i w ciągu roku wyglądają prawdopodobnie zupełnie inaczej, bardzo różnie. I raz tu jest cyrk, raz palmiarnia, raz obserwatorium. Dzisiaj akurat cyrk trafiłam. Ej, kaczki.
Ho. Kaczki, ho. A zobacz, widziałaś, jaki tu jest zakazany las? Co? Zakazany, to jesteś typie. Ja jestem typem, co? Dobra, chodź do kaczek. Zdjęcia sobie robimy. Tak, to tak. Jak wasz facet pyta, czy robimy sobie zdjęcia, to zawsze trzeba powiedzieć tak, bo to jest naprawdę rzadko spotykane. Siema! Siema, siema! Ale tu macie wodospad. Dobra woda! No, ty też pijesz, tak? Ja też piję, ale pyszna woda. No, teraz gapi się na nas jakiś dwóch dziwnych ludzi, no to może sobie jednak popłyniemy w krzak. No dobra, chodź, trochę prywatności, no. Bractwo przychodzi do naszego domu i tak się panosze. Masakra, dobra. Mam z tego dość. Ta sława mnie przygnębia. Wszyscy tu przechodzą. Ale ta łódź jest szara i ponura. Motylek. No. To przepiękna wiśnia. W Parku Oliwskim w Gdańsku była ogromna, taka fajna. Rozłożysta, też ładna ta. Też wiśnia taka. Fajnie, bo taką malejkę z tych wiśni różowych, jak w Japonii. To jakieś miszne. To jest jakaś wierzba też? Albo to jest zaszczepione jakieś. Jedno drzewo w drugie. Tak mi mała ostatnio powiedziała i dlatego ja wiem, że tak można. A to wiem, że można, ale to akurat nie tak. Nie wiedziałem, że można. Ja bym babcia szczepiła. Ja tu widzę zaszczepiony makaron spaghetti do obrzodu. Super. O, takie drzewo w ogrodzie warto mieć, warto. No, jak ktoś lubi kluski. Lubię kluski. No to super, to sadzimy. A tutaj pomnik w kształcie wystraszonego... Zająca. Zająca skaczącego i goni go facet. Coś ty tu zmalował. No tu takim wielkim klapkiem. Ktoś rozplaskał tego kolorowego pająka. To lepiej się przesuńmy, żeby nas nie rozplaskał, bo ja też jestem taka kolorowa dzisiaj. No, to żeby ci uważać, żeby cię ktoś klapki nie rozciapił. Grozisz mi? Przy ścieżce na drzewach można sobie sprawdzać nazwę danej roślinki. Jest sporo ławek, koszy na śmieci, to też ważne. I mnóstwo alejek naprawdę urokliwych. Teraz sobie przyszliśmy tam między takimi drzewkami. Powiedz, jest tak coś? Pięknie. Żadna alejka nie jest tak urokliwa jak ty dzisiaj. Poklepać? Czemu to się nazywa samolot? Przecież to samo nie lata. What the fuck? A samochód? No to w ogóle jest bez sensu. Ani to samo, ani chód. Ja mam propozycję nowych nazw. Na przykład... Człowiekojazd. To by był samochód. Pilolot. No właśnie. Następny pilolot. Albo, nie no, pilo. To pilolot to jakby poduszka prowadziła, to jest pilotlot. Pilotlot. Tylko taka angielska poduszka. Jakie piękne drzewko. Zaczyna się. Tak mi się maj kojarzy. Zaczyna się. Teraz to dopiero będzie akcja w tym ogrodzie. Chodzi mi o to, że się... Miesiąc zaraz zaczyna taki biały, kwiecisty maj. Jakie te kwiaty są duże. Przepiękne drzewo. No. Takie chmurki małe. Przy takim słońcu to nawet wierzba płacząca wesoło wygląda. Tutaj znowu strumyczek. O, ale tutaj wysokie tarżawy. Poro tutaj samolotów lata. W sensie akurat teraz widzę, że są dwa, ale tak krążą i krążą. No to jakby dwa to jakieś sporo. Więcej widokowe loty. Pięknie w kocie. Fajnie. Super. Muszę przyznać, jestem ogólnie takim tym. Życia sceptykiem. Ale to nawet fajne. Bycie życia sceptykiem jest fajne? No ten park nawet. Zgubiliśmy to tu już na początku. Tutaj się zgubimy? Ładnie tutaj. Tam jesteś odgrodzone i gdzie tu iść teraz? No przecież to jest labirynt, Ada. Przecież nie powiedzą nam, gdzie iść w labiryncie. Jezu. Masakra. Tam czy tam? Ty decyduj. Tam i tam. No ty decyduj. No tam i tam. Ty decyduj, bo jeszcze nie to nie. Dobra. Dobra, szczerze, że jestem tym drzewem, to ty jesteś tym jemiołem. I co robimy? Co?
My tak żyjemy, byle jako. Wiszę sobie na gałęzi. No właśnie. A ja sobie stoję. O jacie, powąchajcie to. Ale tutaj pachnie niesamowicie. Taka zupa kalafiorowa. A teraz idziemy w alejkę lipową. Pomniki przyrody tam są. A lipa. Tutaj panie pracują. No, żeby było jeszcze piękniej. Tutaj taka przestrzeń, jak mi się kojarzy od razu, jak na Jasnych Błoniach. Jak chodziliśmy to sobie. Większa przestrzeń. Tutaj tak, zdecydowanie, ale też takie alejki, tylko tam naokoło. A jak pobiegnę w tamten kamienny krąg, to przeniosę się do Jamie'ego Frasera? Nie, nie, to nie jest Outlander, ale zobacz to. Czy to nie wygląda jak Ant, cyklop z nosem i ustami? Widzisz oko jedno? No ja muszę nos ci rację i usta? Przyznać. Raz ale w życiu. Zakopali go i tu tak stoi. Jaką ma fryzurę? No, prawie jak ja. Fifiunka, zobacz jak blisko jest. Ojej. Widzisz ją? Ale mimo jeźdźko. Jaka słodka. Piękne. Jeju. Chyba chcę skoczyć na to drzewko. Ojeju. Cześć. Ale ładna jeszcze. Boże, jaka piękna. Nigdy chyba nie miałem tak blisko wiewiórki. Ja miałaś. Miałam na sesji, mi siedziała na ramieniu. Jedna prawie, że na głowie. Tak siedziałam oparta głową o drzewo, a wiewiórka była nad głową tuż. Jejku. Łazienka. Ładna to jest. Cześć. Uwielbiam wiewiórki. Fajne to jest. To tak śmiesznie z katy. Ja lubię te zwierzęta. Patrz. Kic, 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 kic. Kic. I co na drzewo? Będzie siup? Dawaj. Rozmyśliłem. Tu sobie siupię. Zobacz, jak ona pięknie biega. No pięknie właśnie, jak taki rasowy hart. Jestem zauroczona totalnie. Przetotalnie. Nigdy chyba tak nie widziałem, żeby nie bała się aż tak. No, nie ucieka, nie? Blisko się trzyma. No wiesz, jak dokarmiają może ludzie, to dlatego. Ufa. Mhm. Ojeju, a tu zobacz, jak ładnie. Jeziorko. Staw. Szubary takie. Jezu, no pięknie. Patrz, ona sobie tak idzie, ale i no właśnie, obok ludzi, nie? Mogłaby w sumie jakby na spacer była wyprowadzana. No. Pije sobie z kałuży. To jest życie. A my byśmy chcieli jakieś tam, wiesz, auta. Chciała się napić. A można mieć drzewo i kałużę i być szczęśliwy. Jak wiewiór. Bądź jak wiewiór. Może ona już ma wszystko. No tak mi się też wydaje. Ma pochowane orzechy. No co? Ma masakrę. O, a tam kaczka się właśnie wzbiła. I poleciała. Ty, a widzisz co na tych drzewach? Są takie kokony? Tu, 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 tu. Od. Nie wiem, ale ogólnie ci powiem, że... O, zobacz, wspina się. Ładnie tu. Tutaj się wspina. No, ale fajnie. Ona ma tam chyba dziuplę, wiesz? A, ona coś tam jest trzyma. Takiego. Wyżłobionego. Yeah. I znowu na dół. I tylko z nogami. I dalej. Ona nas oprowadza. Tam jest następna. No, aha, nie mogę. Wow. Jeju, mam zeza rozbieżnego teraz, nie wiem, czy patrzeć na którą wiewiórkę. To jest bliżej. Chyba tak. No nie, tamta też tam poluje sobie na orzech. Jezu. No nie. Te zawiniątka to chyba są tutaj zainstalowane. Chyba, że wszystko jest innego niż wiewiórki. Z tego wielkie larwy, a potem takie robale zjadające ludzi, bo... Myślisz? Na Netflixie oglądałem ostatnio taki film o robalach zjadających ludzi. Mhm. Akcja odbywała się w tym ogrodzie botanicznym? Wiesz co? No, botaniku? W Ameryce, ale nie wiadomo co było wtedy w Polsce. Może właśnie takie larwy. O, gołąb. No idę i patrz. Botaniczny. I on jest zawsze. A nikt o nim nie wspomina. No przecież wspomniałam. A, no to... No to co to wiewiórka? No. A gołębem się tak nie zachwycasz. Tylko na talerzu. Gołąbki. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy to kot nie jest? Na wiewiórkę wołaj. Jeciu! Cześć! No i co? Działa jak na kota.
Może ona myśli, że jest kotem. Wszyscy do niej ciścić. Ona miał, miał, miał. Zawróciliśmy jeszcze do jednej alejki. Co my tu mamy? Pszczółki, tak jest. Są ule. O, murarki, pszczoły miodne. Właśnie ja nie znam tych pszczółki. Zobacz, ile różne to... rodzaje. W tej chwili hotele zamknięte, ale widzę, że tutaj pełną parą działa. Hotel dla owadów zapylających. Czyli korzystają. Tak się to nazywa. O, zaraz policja przyjedzie. Nie, bardzo dobrze, że korzystają. Hotel dla dzikich owadów zapylających powstał w ramach lokalnej inicjatywy ekologicznej. Tak, wiewióra jest to. Dawno nie byliśmy poza domem tak długo bez maski, bo jesteśmy w parku, więc można. Tak przy wejściu to tak... O, wiewióra! To nie. A, nic już nie jest ważne. Są wiewiórki na świecie. Dzień dobry. Cześć. Rety. Hej. On myśli, że jesteś kotem, wiesz, wiewiórku? A stoi jak kangur trochę. Jeju, cześć. Cześć. Ale fajne jesteś. A to coraz bardziej kolorowo, przepięknie, naprawdę. Teraz idziemy w tą stronę, nie? Tych kolorowych. Tak, na razie jeszcze wróciliśmy na alejkę limbową. Zrobimy tup tam do końca i wykręcimy sobie jeszcze na tamtą część parku. A kto mieszka w takiej dziupli? Nie, to jest dla takiej wielkiej, zmutowanej wiewiórki, większej niż te drzewa. Dzień dobry. I ona tu chowa orzechy. Wróciliśmy do głazu, który już dobrze znamy. Tak. Teraz druga strona ogrodu przed nami do odkrycia. Ukręcili kiedyś ten film, wiesz? Shreka? Nie, mój przyjaciel głaz 2. Potwierdzone info, bo o tym się nie mówi, a później jest problem. Okay. Na miejscu są toalety. Tak. Są toalety, są ławeczki. Żebyście chociaż czegoś się dowiedzieli z tego przewodnika. Mydło. Ważnego. Jest woda, jest super. Jest papier. I są kosze na śmieci, zresztą ogród botaniczny, zabawy. Markowe kosze, lokalne. Przed chwilą jeszcze jedną wiewiórę spotkaliśmy, a teraz chyba się kierujemy w prawo. O, nie, jednak nie, tam nie ma w lewo. No to jednak w lewo. Idziemy. Czy tu, tędy? No, czekaj, bo ja tu chciałem powiedzieć, gdzie my idziemy. Gdzie my idziemy? Do palmierni jeszcze, bo mamy bilety kupione. No, tak, tak. Poranna kawa przestaje działać, już trochę nam brakuje komentarzy ciekawych, ale... Wiesz, co to jest? Miejsca same nie, się ja już znajdę. Komentują. Komentarz. Ciekawie. Bo ogólnie znane jest takie Stonehenge, nie? No jest. A Stonehenge. To jest Stone Branch. Jeju, jak tu jest ładnie. Tu jaka dróżka ładna. No ładnie. Jej, ładnie. Nad wodą teraz idziemy. Kurczę, naprawdę tu jest? Nie widziałem, że w Łodzi taki coś jest. No. Takie coś. Fajne. Jakie piękne drzewko. Jakby ubrane na święta. Prawda. Już jakiś czas temu słyszeliśmy głosy i okazuje się, że jak się usiądzie na niektórych ławeczkach, to się odpala chyba jakiś przewodnik. Tak, coś tam pani opowiada. O faunie i florze. Tutaj akurat tego nie ma, ale przy niektórych są takie skrzyneczki. Teraz akurat te ławki są zajęte, więc je nagramy. Ale taka ciekawostka. Ej, pasiflora, nie? To prawie jak pasiflora, to taka... flora, nie? Taka I pasifauna. Jakie to jest śmieszne, zobacz. Oczywiście nie to, co mówisz, tylko to. No to już jest też pase. Zbliżamy się do wyjścia. O, bardzo się zbliżamy. Wow, nie spodziewałam się, że to już jest aż tutaj. Aż tutaj. To już aż tutaj. No super było taki spacer. Nie spodziewałam się, że aż będzie tak pięknie. Myślałam, że to wszystko dopiero będzie kwitło i tak dalej, ale właśnie nawet już w kwietniu. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Tak. Wsiedliśmy do autka i podjedziemy do palmiarni, ale sporo tutaj jest miejsc do spacerowania, nawet jak się przyjedzie tutaj do Łodzi na zdrowie, to można zaraz z ogrodu botanicznego wyjść naprzeciwko do zoo, albo właśnie podskoczyć do palmiarni. Tutaj też jest aquapark Fala niedaleko i dużo różnych obiektów. Tak myślę, że na teraz można fajnie sobie pospacerować, dużo pozwiedzać. Ale wszelkie znaki wskazują na to, że po drodze będzie jeszcze przystanek. Dobra, dziękuję. O, i mamy nasz kwiatek złowiony w urzędzie miejskim. Dosyć emocjonująca trasa, trzeba przyznać. Ja tutaj pochłaniam frytki i podziwiam jazdę kierowcy.
I niedługo będziemy pod palmiarnią, zjemy sobie jeszcze kanapeczki. Podjechaliśmy pod palmiarnię, czas się posilić. Widzę tu jakieś kurczaki rafciowe i mojego materiała. Stawka, fryty już w większości pochłonięte. Będziemy mieli mocno dalsze zwiedzanie. No teraz to wycieczka zaliczona. To jest McDonald's. Okej, ruszamy. Dalej na wycieczkę. Mijamy Księży Młyn i wchodzimy do parku Źródliska. Palmiarnia jest tutaj na terenie parku i prawie już byliśmy w środku, bo wtedy był jakiś dni. Coś, że był chyba wstęp za złotówkę i było bardzo dużo ludzi, więc poszliśmy tylko do kawiarni na górze. Ale jedliśmy gofra chyba wtedy. Bardzo smacznego. I wtedy chyba w końcu do aquaparku pojechaliśmy i do zoo wtedy byliśmy w zoo, czyli to jest ten vlog z zoo, to tutaj chodziliśmy właśnie w tym parku sobie. Tam was odsyłamy, a my teraz idziemy zwiedzać palmy. Tam będą palmy, skoro to się nazywa palmarni. Tak? Tam jest ciepło? No pod palmami zawsze chyba jest ciepło, nie? No zależy. I z tym was zostawię. Drodzy Państwo, korzystając z tego, że jesteśmy właśnie w parku Źródliska, przed wami macie piękną wieżę, możecie zgadnąć, czym zajmuje się ta jakaś dawna fabryka. Ja wam od razu powiem. No, robieniem cegieł, bo jest dużo tam cegieł. Tak mi się wydaje, no bo tyle cegieł, nie do pomyślenia. A tutaj już wyłania się przed nami palmiarnia. Tak, a tu pomnik jeszcze. Pomnik. Trzy gołe baby. Jeden z moich ulubionych w Łodzi. A z twoich ulubionych trzech bab? Co? Czy pomników? Nie mam swojej ulubionej baby z tych trzech. Wszystkie gołe baby są spoko. Drodzy Państwo, jest tak, jak sobie to wyobrażałem. Pterodaktyle, palmy, dinozaury. Myślałem, że będzie cieplej. Ty mi tak nastraszyłaś, że to będzie gorąco, a tu jest... Tak samo jak w sumie cieplej, troszeczkę minimalnie niż na dworze. Drodzy Państwo, pierwsza ciekawostka. Tak wygląda drzewo kawowe, proszę bardzo, kawa. Arabska drzewo kawowe. To już wiecie skąd macie kawkę w domu. I my też już wiemy. A jak kawę już piliście, to może jakieś cytrusy? Musimy wykaść, nie karmić roślin. Nie karmić? Ada, zaniamy stąd. Wycofujemy się. Jakbym włożył palucha, to mnie zerze? Ciebie raczej nie będzie chciała. Rafał się coś wyciszył wśród tej zieleni. Rosiczka to jest. A przy rosiczce ty się wyciszasz? No bo boję się, że mnie zerze. Dlatego głupotnie gadamy teraz. W razie czego. A teraz mam déjà vu, bo ja się kiedyś zatrzasnęłam w palmiarni. Było takie przejście. Powiesz, że muchołówka się zatrzasnęła. Tego jeszcze nie grali. Ale było jakieś przejście i te drzwi się zatrzasnęły i nie mogliśmy wyjść, bo ja byłam z rodzicami i bratem. Tu są Rafał żółwie. No, Rafał. I to ile ich tu jest? Zobacz. Pokaż. Takiego samego kiedyś miałem. Takiego dużego? No. Tajemnicze przejście. I rybki. Dzień dobry. Siema. No to ja chyba wolę żywię. Znalazłam nowe miejsce dla siebie. Pod kakaowcem. Co? Kakaowiec. No myślałem, że jakaś marycha wyrosła. To w jeszcze innym pomieszczeniu. Wydreptaliśmy już ponad 7000 kroków i jesteśmy w strefie równikowej. Bierzesz miecz samurajski. Tak robię. Tak? No. Kto tak robi? Japończycy. Wszyscy? Wszyscy. W strefie równikowej. Chyba druga kawa zaczyna działać. No tą palmę to znamy dobrze. Ja taką palmę od Rafała dostałam na Dzień Kobiet. Torczykowatą. Podoba mi się, jak patrzę w górę tutaj. Jest taka duża przestrzeń na mnie. W górę patrz. Ładne masz buty. Rybki, rybki, rybki. Grubowark się nazywa jedna. Kosiarka, inaczej. Ja mam swoją ulubioną nową rybę. Tak. Ale te się gryzą. Nie gryźcie się. Ojej, ciebie kamina, proszę pani. Ojej. A teraz zobacz moją ulubioną. Zbrojnik. Siedzi i nic nie robi. Zbroi tylko, a i tam też jest. To jest uzbrojony. Ojejciu. No, ojejciu.
A co się stało, że pani ma taką minę? Tego to bym nie chciał spotkać w wodzie, jakbym pływał. W zalewie miejskim. Czekaj, co to w ogóle jest? Coś na pewno... O, już wiem. Górami właściwy się to jest. Wyglądasz jak dorodny kurczak wcale. Tak. Coś w tym jest. Górami. Trzeba przyznać. Ja miałem te górami w akwarium kiedyś, ale takie malutkie. A ten... Co ty w ogóle miałeś? Jest ten... Ja miałem coś... Zwierzynie. Dziwne zwierzę, kurczaka wrzuciłeś. Ale takiego kurczaka akwarium. To nie miałem, no bez żartu. Jezus, oczy zobacz. Przepraszam, już wyszły. Nie będę się zobacz, z ciebie. Zobacz, jak mu oczy na buki wyszły. Przepraszam cię bardzo. Nie wiem, czy on patrzy na ciebie, czy na mnie teraz. Ma na nas. Na nas. Jaki uroczy. To są takie, co jak wpadniemy, to nas zjedą. Myślisz? No, zobacz, jak gębę rozdziada. Trzeba było fitek zostawić. Ale bym cię zjadł, ale bym cię pożar. Wystaw tylko paluszka. A, od się nie odwracaj. Wystaw paluszka. Zobaczysz, jaki będziesz miał kuku. Tylko się jaśniej. Świetnie. O, twoja strefa. Same kaktusy. Dlaczego moja? Przepraszam bardzo. Masz taki mały był. Tak. To taki wielki. Kikują. Oj tak, sukulenty dobrze znamy. Tak. Najdłużej z nami wytrzymują w domu. Ale wielkie są, zobacz. Ten jaki fajny. Ojej, faktycznie. Ten wygląda jakby pod wodą gdzieś się rósł, nie? Jakie wielkochne. Tutaj radzę się nie przewracać. Ani nie opierać. Ja też nie. Tego się nie łapcie. Nie można się oprzeć. W strefie zwrotnikowej. Siewiężne. Tu jakie poplątańce. Są takie ogórki dla odważnych tutaj, dla szukających mocnych wrażeń. O Jezu. Ty Grażyna, a wiesz, że ty wyglądasz jakbyś tutaj rosła w ogóle? No, taką masz sukieneczkę. Jak zebra w krzakach. Chyba na przejść. Daszek niezły, nie? Ogromniaczka. Co? Co wygrałaś? No taki dzień to ja rozumiem. Co wygrałaś? 125 zł za to, że kupiliśmy kawę. Wow, piona. Super, gratki. No to chyba idziemy na kawę. Trzeba więcej kawy. Tak. Świetna sprawa, kawiarnia przy palmiarni wymyśliła pikniki w parku Źródliska. I można u nich cały kosz rodzinny albo kosz we dwoje zakupić. No. I z takim koszem udać się gdzieś w to piękne miejsce. Powiem wam, że podoba mi się ta randka dzisiejsza. Idziemy na lody. Zapiekajki u Kubajki. Lody. Przepyszne lody. No, mam kawowe. Chyba nasze pierwsze w tym sezonie. Tak oficjalnie. Domek baby Jagi. Dzisiaj podziwiamy, że się normalnie toczy życie w takich parkach. Czadzie. Ludzie sobie robią pikniczki, także dali nam może jakiś pomysł. Spacerki, rowerki, wózeczki, hulajnogi, deskorolki. Plan jest taki, żeby w tym sezonie wypożyczyć hulajnogę i pośmigać po łodzi na hulajnogach. To jak jakiś kadr z filmu po prostu wygląda. Radość i sielanka. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Taki wtoreczek, to ja rozumiem. Powoli kończymy naszą wycieczkę, ale dzień się jeszcze nie kończy. Śmigamy zaraz po zakupy. Później lecimy jeszcze wpaść do Matiego na kawę. Także mamy plan. W sumie też musimy troszeczkę odpocząć, bo jutro trasa do Warszawy. Niespodziewana zupełnie, więc w ogóle super czat. No i dzisiaj taki dzień na świeżym powietrzu. Fajnie było dzisiaj. Dziękuję za randkę. Taka randka. Buzia tak maskowa. Wyjechaliśmy na tory. Jak się jeździ po Łodzi? Nie wierzaj mi! Przystanę, jak to tu wysiąść? Poronicza! No zobacz, to się trafają. To w maserce powinniśmy siedzieć, maseczkę. Oswajamy się przed wyjazdem do stolicy, tutaj łódki... Pałac Kultury i Nauki. Przyjechaliśmy właśnie do manufaktury. Dzisiaj tyle się dzieje i już tyle rzeczy fajnych zrobiliśmy, a jeszcze jest jasno i w ogóle fajne są teraz takie dni. Jeszcze jest słonko, to w ogóle... Ciepłe. Ach, jest cudownie. Można się zachwycać i zachwycać, ale wtedy nic się nie zrobi.
A trzeba coś jeszcze zrobić innego oprócz zakupu. Zakupy na przykład. Byliśmy w Rossmanie, a że ostatnio Rafał miał farta, wygrał pastę do zębów. To dzisiaj próbujemy. Gramy. O, wygrałem. Co? Max Holt. Wow, lakier do włosów. Dawaj. Tara, ja myślałam, że to jakieś maleństwo będzie, a to normalnie wilgachny lakier jest. Zrobiliśmy zakupy i powoli już padamy troszeczkę. Jednak no. Z nas wyciągnęło mocy dzisiaj, ale intensywny dzień i jutro też kolejny, także teraz jeszcze wieczór w miłym towarzystwie nabieramy mocy. Nie przestanę się zachwycać, co za piękny dzień. Wyszliśmy jeszcze jasno, cieplutko. Bardzo przyjemnie, naprawdę. Podjechaliśmy właśnie na stację benzynową, żeby zatankować przed jutrzejszą podróżą. Właśnie dostaliśmy szczegóły, co mamy naszykować, także jeszcze nas czeka wieczór pełen buszowania w ciuchach i przygotowania. Czy w sumie to taki krótki wieczór, no bo tak. O 7 musimy wyruszyć, a już jest 23 prawie? No. Taki intensywny wieczór. Bo jeszcze musimy do rodziców wyskoczyć po spodnie, bukietkę. Dobra, idę tankować, co? Dobra, na żółkę z frędzelkami. Bo musimy przygotować auto na jutro. Autko zatankowane, jeszcze tylko my się musimy przygotować, ale jaramy się bardzo, bardzo, takie przygody, to my lubimy i ja to tak od razu. Ja się trochę stresuję jazdą po Warszawie. No, nie tym w ogóle, ja jazdą tylko. Poranna przyjemność jutrzejsza. Podkreśliliśmy eleganckie spodnie i biżuterię i sięgamy dalej. Rafał wyskoczył już do domu, a ja podjechałam jeszcze do moich rodziców, bo mama ma jeszcze jakąś sukienkę, którą mogłaby mi pożyczyć. Od Rafała mamy pożyczyłam już biżuterię w takim klimacie, jaki jutro będzie mi potrzebny do stylizacji. No i jaram się przecudownie, można się przecudownie jarać, nie wiem, chyba można, bo już jestem zmęczona, już sama nie do końca wiem, co mówię, bo takie emocje dzisiaj są szalone, szalone. Zabieram kiece i lecę. Rafał już przysypia, tutaj mamy spakowane rzeczy na cały wyjazd na jutro i kładę się na matę. Jeszcze sobie nałożyłam maseczkę, chwilę poleżę i idziemy spać. Zaraz znika szlafrok i kładę się na macie. Dziękujemy pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę, jak zawsze.